piątej kolejce plus Ligi Siatkarzy Indyk Pola ZS przegrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 1-3. Jest z nami Paweł Woicki, kapitan olsztyńskiego zespołu. Cześć Paweł. Dzień dobry. Powiedz mi, no nasuwa mi się takie powiedzenie Gary'ego Linekera, tutaj akurat idealnie pasuje idealnie teraz do siatkówki, że plus liga to jest, są takie rozgrywki, w której rywalizują na boisku dwa zespoły, a na koniec i tak wygrywa Zaksa. To jest drużyna, która gra w tym trzon drużyny, nie zmienia się od lat. I oni mają swoje DNA, swoją identyfikację, wiedzą jak chcą grać, wiedzą jak rozgrywać te końcówki. Drugi set był kluczowy tak naprawdę. Sandero wziął to, co miał wziąć na swój ciężar, na swoje barki. A my trochę szukamy jeszcze tej naszej charakterystyki, ale ja dzisiaj jestem po dzisiejszym meczu dumny, bo wyszliśmy z otwartymi głowami po niewdzięcznym meczu w Elblągu i graliśmy i stawialiśmy opór. Tak naprawdę nie zagrywka w czwartym secie załamała nas, tylko pierwsza obrona Samadero i później seria zagrywek. I zrobiło się po meczu. Zaksa takich kilkupunktowej przewagi nigdy nie oddaje. Jest to zbyt doświadczona drużyna. Ale mówię, my graliśmy twardo i te trzy sety były naprawdę na styku. No szczególnie żal tego drugiego, no 24-22, w sumie mieliście chyba 7 czy 8 piłek setowych. No naprawdę wydawało się, że już jest na wyciągnięcie ręki. Dokładnie tak, ale pierwszego też szkoda. Bentonuti dostał po głowie, tylko nie jest to pretensja do sędziów. Sędziom się dostało, ale raczej do sprzętu tego challenge'owego, że tego nie widać na maszynach. A później rozmawiamy i to nie jest sobie ściemnianie, tylko dostał po głowie. Jak zobaczył, że sędziowie pokazują, że dotknął blok, to od razu byście challenge od bloku nie było, tylko mówisz, po broni dostał. Mówisz o tej kontrowersyjnej sytuacji przy 13-15, kiedy dokładnie najpierw pokazali dla nich, później dla nas, a później znowu wrócili, że jednak na challenge'u, że bloku nie było, ale to nie chodziło nam o blok, tylko o dotknięcie piłki w obronie, bo po głowie dostał Bentonuti. No ale tyle i myślę, że tak ten mecz wyglądał na styku. Trzy sety były naprawdę na styku. Super, że udało nam się tego trzeciego, mimo tego, że znowu prowadziliśmy i nas doszli w końcówce przechylić szale na swoją stronę, ale ten drugi. Piłki kontry już mieliśmy, nawet dobrze Janek obronił super piłkę. Nie skończyliśmy, daliśmy się zablokować, mimo to jest doświadczenie. No generalnie rzeczywiście zagraliście niezłą siatkówkę, tak samo jak dwa pierwsze sety w Elblągu w meczu z Treflem, ale znowu niepokoją trochę te ostatnie sety, no bo w Elblągu tiebreak wyglądał no bardzo smutno i dzisiaj tutaj w tym ostatnim, czwarty set to samo. My, powiem Ci tak, idziemy jakąś tam ubraną drogą, walczymy ze swoimi własnymi problemami. Robert dzisiaj dostał troszkę więcej czasu na pogranie. Paweł Pietraszko też wszedł już na dłuższy epizod. No Mateusz Kańczok też w końcówce był na boisku tyle, tak, co chyba we wszystkich meczach dotychczasowych razem. Zaksą bardzo dobrze zagrał. Ja mówię dotychczas w tym sezonie. Tak. Ale ja się zaśmiałem w trzecim secie, trener do mnie mówi, że wpuści Roberta, ja się śmieję, że trochę cię znam i wiedziałem już przed meczem, co zrobisz. On idzie swoją obraną drogą, jedyną słuszną moim zdaniem i ma plan na to. To nie są przypadkowe zmiany, to nie ma w tym przypadku, tylko to wszystko jest zaplanowane i te wejścia chłopaków z pomocą. Czasami niekoniecznie ta zmiana by musiała się odbyć. Ktoś by mógł się zastanawiać, a czemu został Miłosz Niszczoł zmieniony, a czemu został Siergiej zmieniony w tym momencie, ale to są wszystko zaplanowane rzeczy i to ma wszystko jakiś sens. A my nie jesteśmy drużyną, która od początku będzie grała kapitalnie, bo też nie mamy, umówmy się, zawodników z pierwszej czwórki mistrzostw świata. Mamy asystenta trenera i trzeciego libero, także... No tak, mecz z Zaksą to już jednak historia. Teraz przed Wami powrót do europejskich pucharów. Akurat dla Ciebie to nie pierwszy znak w swojej karierze. Już w europejskich pucharach trochę chyba pograłeś. I w Cefie też grałem, także miłe wspomnienia. Super doświadczenie. Myślę, że jako drużyna tylko nam to pomoże, nie przeszkodzi. Cieszę się w sumie z tego, że dzisiaj ciężki mecz w Bełchatowie, ciężki mecz w Elblągu i dzisiaj gramy kolejny ciężki mecz, nie pękamy fizycznie. Może ten czwarty set nie wyglądał najlepiej, ale to myślę, że nie chodziło o fizykę. A ten powrót do pucharów, na pewno ja nie mogę się tego spotkania doczekać już tak trochę. Szczerze powiedziawszy, przygotowując mecze do Mistrzostw Świata, jest dwóch zawodników z reprezentacji. Tam gra, jest Mati Oivanen, także troszkę... Znany w Olsztynie. Także trzy postacie są na pewno znane, amerykański rozgrywający. Także coś tam już się nimi interesujemy i myślę, że będziemy dobrze przygotowani. Mam nadzieję tylko, że wszyscy będziemy zdrowi, bo
przy naszej drużynie najważniejsze jest to, żeby cała czternastka była zdrowa i cała czternastka była gotowa do rywalizacji na treningach, bo w pewnym momencie mieliśmy dwóch środkowych i Mateusz Kańczuk więcej grał na środku niż na ataku. Także to też są, można się uśmiechnąć, ale to nie są przyjemne sytuacje i dla zawodników, i dla trenera. I już trochę wiem z doświadczenia, że skleić trening taki to też nie jest łatwo. No to cóż, to dużo zdrowia i do zobaczenia we wtorek na meczu z Finami. Do zobaczenia. Będzie ogień. Będzie ogień. Dziękuję za uwagę.